Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Reczek i witam was, jak widzicie, z wnętrza mojego samochodu. I słuchajcie, jedziemy sobie na PGA. Słuchajcie, jest dzisiaj sobota, słuchajcie, jest 19 października. No i stwierdziłem, a sami tam pojedziemy sobie na PGA. Słuchajcie, w nocy kupiłem bilecik. Mówię, dobra, mam weekendzik wolny, więc co mi szkodzi? Jedziemy, słuchajcie. No i tak oto lekko po 8 wyjechałem, słuchajcie, i jedziemy na PGA. Czekajcie, sobie zajmę tamten pas, sobie tamci mogli szybciej jeździć, a my sobie będziemy tu gadać. Słuchajcie, jadę na PGA, kupiłem bilet na PGA i na Star for Fans. Pierw pójdę właśnie na to Star for Fans, zobaczyć tych youtuberów, a potem się przejdę po prostu po całej hali, zobaczyć co mają ciekawego, może coś kupię, może tylko, wiecie, pooglądam, co nowego mają. Zobaczymy giereczki jakieś, kurczę, zobaczymy przedpremierowo, jak tam śmiga to wszystko, więc jestem bardzo ciekaw. Jestem również ciekaw, słuchajcie, stanowiska SS Software, bo z tego co wiadomo, studio SS Software przyjedzie, będzie na PGA, więc mnie to też mega jara i mają rzekomo pokazać nowy dodatek, który wyjdzie na jakoś dniach czy tygodniach, słuchajcie, ten z Czarnym Morzem, coś takiego, więc no, może być ciekawie, słuchajcie. Do Poznania mam jeszcze około 2 godzin traski. Jestem aktualnie w Bydgoszczy, więc no troszkę już teraz przejechałem z jakby Pomorza, tak, z okolic Gdańska do, no do Bydgoszczy, no to nie jest rzut beretem, tylko no, no 2 godziny traski, ale całkiem spoczko, słuchajcie, teraz będę sobie właśnie jechał dalej. No i co? Myślę, że zobaczymy już się na miejscu. Dawno nie vlogowałem, dawno nie nagrywałem i tak trochę mi dziwnie, ale mam nadzieję, że jakoś już przywyknę do tego, bo chcę po prostu powoli, jakby powoli wrócić do takiego jakby ciągłego nagrywania, nie? Vlogów, nie? No, no, no dobra. To ja tu gadam od rzeczy. No dobrze, to widzimy się już na miejscu.
Słuchajcie, dogrywam to dla was później, ze względu na to, że podczas montażu filmiku z PGA zauważyłem, że nie mam końcówki vloga. No to przecież nie byłoby w moim stylu, żeby się po prostu z wami nie pożegnać i nie wiem, nie poruszyć żadnej relacji tego, co i jak wyglądało na PGA, czy mi się podobało, czy nie, dlatego dogrywam dla was po prostu później. Słuchajcie, na PGA pojechałam na jeden dzień, słuchajcie, dokładnie spędziłem tam chyba 5 godzin z kawałkiem, 5 godzin coś około. Słuchajcie, wyruszyłem w sobotę, o 6, o 8 byłem bodajże gdzieś tam w Bydgoszczy, koło 10, przed 10 chyba byłem, słuchajcie, właśnie na tych targach, koło 10 byłem, słuchajcie, na tych targach, wyjechałem, słuchajcie, pojechałem na jeden dzień, słuchajcie, droga była całkiem spoko, wszystko było ok, nic się nie działo na drodze, więc spokojna droga, 80 na godzinę, jechana, było dobrze. W samym Poznaniu też jakoś mega korków nie było, spodziewałem się, że będzie gorzej, a było całkiem okej, jeżeli o to chodzi. Na samych targach, czy było fajnie? Słuchajcie, w porównaniu do zeszłego roku, w tym roku wydaje mi się, że było ciut gorzej. Wydaje mi się, że chyba w tym roku było ciut więcej ludzi, było mniej stanowisk, było mniej ciekawych rzeczy niż w zeszłym roku. W zeszłym roku bardziej się sam siebie nakręcał, bo to było pierwsze wydarzenie takie typowo z gamingiem, typowo właśnie z targami. Wydaje mi się, że w zeszłym roku po prostu bardziej ja byłem może nakręcony i byłem ciekawy tego wszystkiego, jak to wszystko wygląda. Było więcej gier, które mnie po prostu interesowały, czyli tam był Shadow of the Tomb Raider, tam był Assassin's Creed Odyssey, no parę gier, które takich faktycznie się tym interesowałam. Tam jak szczerze byłem, to tak żadna gra mnie jakoś nie złapała za serce, ale to cóż, byłem, pochodziłem, pozobaczyłem, zobaczyłem komputery, jak wyglądają, trochę wiecie, to ponagrywałam wam, jak komputerki wyglądały. Parę stanowisk tam postałem chwilę, popatrzałem, jak to wszystko wygląda, nie grałem, bo to nie jest mój styl. Wolę popatrzeć, zobaczyć, jak ktoś gra i w ten sposób jakby oglądać to, jak to wygląda, jak wygląda dana gra. Dodatkowo na Star for Fans widziałem paru youtuberów, którymi niestety nie udało się zrobić zdjęcia, bo te dzieciaki, znaczy dzieciaki, no po prostu młodzież po prostu rzucali się na tych youtuberów jak nienormalni, więc po prostu no nie udało się. No trudno, innym razem mam nadzieję. Ale no widziałem na przykład Kacpra Błońskiego, widziałem Reziego, którym mam zdjęcie, słuchajcie, z zeszłym roku, ale to jest kompletna jakaś klapa to zdjęcie, już kompletnie źle wyszło. I liczę na to, że w tym roku się uda. No niestety nie udało się, trudno. Mam nadzieję, że załóżmy w przyszłym roku będzie po prostu lepiej. Z Gimperem, z Gimperem nie mam zdjęcia, po prostu go widziałem, Gimpera, i tak naprawdę jak ja przyszedłem, to on zaraz i już kończył, bo oni byli bodajże na ściance Snaka. Był Snak, była wiecie, ta cała ekspozycja Snaka i oni po prostu byli na tej ściance i tam ludzie mogli robić sobie z nimi zdjęcia. Słuchajcie, no było parę różnych youtuberów, był Kruszwil, to dużo ich było, po prostu dużo, cieszę się, znaczy dużo, że to powiedziałam. Średnio wydaje mi się, że w zeszłym roku było ich więcej. Jeżeli chodzi o youtuberów, niestety Bloka nie spotkałam, a liczyłam na Bloka, bo słuchajcie, w zeszłym roku go widziałam i nie udało mi się zdjęcia zrobić, to myślałam, że w tym roku mi się uda, ale no trudno, nie było mi dane, bo Blowek był rzekomo z samego rana, a ja z samego rana zamiast lecieć na Star for Fans, jak... No to niestety, ale pochodziłem pierw po PGA, a zobaczyć co tam słychać ciekawego. Więc na Star for Fans chyba wbiłem dopiero około 12 czy 13, więc no później wbiłem, jeżeli o to chodzi. Z Agnieszką Żelak bardzo dobrze się dogadałam, słuchajcie, ona akurat nie była jako tako tam wiecie na tej całej imprezie, tylko była jako sklepik. Ona miała swój sklepik sprzedażowy, tak sprzedawała swoje ciuszki i tak dalej, jakieś rzeczy. No i podszedłem do niej, wiecie, stałam ładnie w kolejce i to mi się podoba, że wiecie, jest jakaś kolejka, a nie, że wszyscy się pchają, wiecie, na te bramki jak nienormalni. Tylko jest jakaś sensowna kolejka, idziemy do kolejki i stajemy po prostu w kolejce. I to było całkiem spoko, słuchajcie, pogadałam z nią chwilkę, też troszkę się pośmiali, zrobiliśmy wspólne zdjęcie, które naprawdę wyszło, ale to wyszło ładnie. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o PGA, no to było tak naprawdę wszystko. Zjadłem spaghetti, które mi, wierzcie mi, w zeszłym roku też jadłem te spaghetti. I tak samo mi smakowało jak w tym roku, więc naprawdę było smaczne. Po PGA, słuchajcie, poleciałam do galerii, która miała swoje urodziny bodajże. I pojechałam do tej galerii, spędziłem tam chwilkę, dostałem darmowy popcorn, typowy Janusz, nie? Bo za darmo. No, dostałem darmowy popcorn, watę cukrową, pochodziłem trochę po mieście, słuchajcie, w Poznaniu trochę pochodziłem, zobaczyłem miasto, jakby nocą jak wygląda, bo tam tego co byłam ostatnio, to byłam w ciągu dnia bardziej. Na powrót wracałam przez Bydgoszcz, miałam nadzieję, że Bydgoszcz również zwiedzę, ale było tak mnóstwo ludzi w Bydgoszczy, że no powiem wam, no nie, no stwierdziłem, że nie ma sensu i po prostu jadę do Damku. I tak oto dojechałam do domu po prostu w nocy, więc podobał mi się wyjazd, ogólnie wyjazd całkiem spoko, bardzo mi się podobało, jak najwięcej takich wyjazdów, bo uwielbiam wyjeżdżać, uwielbiam zwiedzać różne miasta, więc dla mnie to było całkiem na plus, mimo że PGA wyszło jak wyszło, ale mi się mimo wszystko i tak podobało. Ja będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnych vlogach, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!